Jak to dobrze, że ten tydzień się już kończy. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Także zasiądź sobie wygodnie, otwórz co trzeba, odpal co trzeba i zapraszam do oglądania. Dzisiaj opowiem Wam o historii, która mi się wydarzyła. Ostatni dzień, jak to mówię, pracy w tym tygodniu. Także zacznijmy od początku. Deszcz padał od samej nocy wczoraj, nie wiem, od 3 godziny w nocy, bo słyszałem, jak się obudziłem. Następnie rano trochę przestało, a później jak poszedłem do pracy, to tak zaczęło lać, że ani dojść do samochodu, ani nic. I tak mija pół godziny, godzina, zanim porobiłem wszystko w pracy i chciałem znowu wyjść dalej, nie da rady. Ale nic, jakoś powolutku, szybko przebiegłem. Pojechałem. Dojechałem w to miejsce, gdzie miałem dojechać i dalej się nie da wyjść. Pomijając to, jadąc jeszcze cały czas tam w to miejsce mojej docelowej wizyty, takie były kałuże na ulicy, kratki w ogóle nic nie odprowadzały wody. Myślałem, że kurczę, zaraz silnik mi zgaśnie. Wjechałem w taką wodę wysoką na skrzyżowaniu, że myślałem, że zaraz stanę. Ale na szczęście dojechałem dalej i już. No nic, wysiadłem z tego samochodu, obleciałem jeden blok od klatki do klatki, jakoś mi się udało. Pojechałem na następny, również cały mokry, no o butach już nie mówię, wpadłem tak samo w taki dołek, że całe w butach woda, no i tyle. No dobra, później się poprawiło, jako tako było, a teraz już jest fajnie. Także taka przygoda mnie dzisiaj spotkała na zakończenie tego tygodnia. No i teraz wracam sobie już spokojnie drogą przez las. Okno uchyliłem, bo cieplej się zrobiło. A na początku chodziłem w kurce, ale niestety, bo nie dało rady inaczej, chociaż nie było zimno, bo było ciepło, no ale lało. Nic na to nie dało się zrobić. A teraz już oczywiście w koszulce, także jest ok. Jakie plany na dzisiaj? Nie wiem co dzisiaj, wczoraj miałem plany też, nic z tego nie wyszło. Myślałem, że gdzieś pójdę na ryby, ale też taka pogoda się zrobiła pochmurno. Chociaż w końcu się rozpogodziło, nie padało, no ale kto to wiedział. Pójść zmoknąć to nie jest żaden problem. No jeszcze widzicie mokre ulice, bo troszeczkę przed chwilą jeszcze coś tam pokropiło, ale to taki deszczyk, to jest przyjemny deszczyk, jak popada, jak jest ciepło, to nawet fajnie, jak taki rześki deszczyk popada na człowieka. Dobra, taka krótka wrzuta dla Was. Pięknie się jedzie przez las, lubię o takie lasy i takie fajne właśnie iglaste drzewa, bo jest niska ściółka. Piękne grzyby można znaleźć, prawdziwki, podgrzybki, trafiały się również kurki, ale wszystko jeszcze przed nami, sezon grzybowy dopiero się zacznie, tak myślę, wrzesień, październik, bo teraz jest, mimo wszystko, że popadało, to jest sucho, jest bardzo sucho, moi drodzy, także wyprawy na grzyby też będą, bo akurat tak się składa, że wtedy będę miał dużo wolnego i chętnie na te grzybobrania będę chodził. Patrzcie, jakie fajne chmury w tym momencie. Ale to nie są chmury deszczowe, tylko takie, jak mówią, kumulusy. Tak to właśnie wygląda. Cieszę się, że nadchodzi weekend, który na pewno, jak to zawsze bywa, szybko zleci, bo zawsze weekendy zlatują szybko. Człowiek chociaż troszkę odpocznie przez te 2 dni psychicznie, bo fizycznie nie jestem zmęczony, kondycja jest dobra, nie narzekam, ale głowa trochę odpocznie, bo to zawsze odpoczywa od tego nawału pracy, od spotkań różnych w pracy, także
Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Piszcie w komentarzach, moi drodzy, co będziecie robić przez weekend. Jaka u was jest teraz pogoda aktualnie. Bo wiem, że w Polsce, tam na Śląsku też potężne fale deszczu poprzechodziły. Popodtopiało trochę. No ale co zrobić? Jak nie padało, to nie padało. A teraz nagle runęło, spłynęło wszystko i tyle. Dobra, moi drodzy, pozdrawiam serdecznie. Do następnego. Cześć.